Siema Wam, w kolejnym filmie dzisiaj zajmuję się ciągnikiem. Jak widzicie, rozebrałem pulpit. Będę montował nową instalację elektryczną od Ursusa C360 z tego względu, że rozrusznik i alternator jest po tej samej stronie co w C360 Ursusie. Dlatego będzie łatwiej ją po prostu tu przyswoić. Także tak, ja sobie tutaj już przygotowałem otwór na stacyjkę w tym miejscu. W tym miejscu tutaj, jak widzicie, jest zaznaczone. Będzie w tym miejscu po prostu skrzynka bezpieczników. No i tu będę zaraz sobie wycinał. Myślę, że tak to zrobię. Tutaj sobie już kable przepuściłem przez błotniki do tylnych świateł, z jednej jak i z drugiej strony. Tutaj gdzieś sobie pod spodem zrobię kostkę po prostu do połączenia tych kabli. Oczywiście jak to wytnę, to wtedy puszczę sobie kable do rozrusznika, do alternatora. Tutaj do przednich lamp też już sobie puściłem kable. Są puszczone w tym, tutaj pod filtrem, pod tym odstojnikiem paliwa. No i co? Później sobie tylko popodłączać to dobrze. Jakieś tam kontrolki sobie zamontować do kierunkowskazów, do świateł drogowych mijania. No bo jak wiecie, tutaj nie ma trójwskaźnika, tak jak w 60. No to nie będzie po prostu kontrolek od kierunkowskazów i od długich świateł. Dlatego też będę musiał po prostu zrobić w tej desce kontrolki takie, jak są w sumie oryginalnie w T25. No i co? Palenie zrobię chyba w tym samym miejscu, co tu miałem. Ten guzik będzie do sygnału. Wiadomo, że w ruskim oryginalnie są tutaj stacyjka i światła zapalane, ale ja po prostu zrobię tutaj, bo ta instalacja ma krótkie kable po prostu z tego względu, że ona jest przystosowana do 60. No i widzicie, odległość od skrzynki do stacyjki jest bardzo krótka, no i nie starczyłyby mi kable tam, musiałbym to wszystko przedłużać, więc nie ma sensu tego robić. Tutaj jest tego makaronu trochę. Podłączone mamy tutaj już kierunkowskazy. No. Także to. No, wiązka jest taka w sumie. Jakoś tam nie jest jakoś z górnej półki. Bo wszystkie na jeden. Jedna grubość kabli jest czy droższa, czy tańsza. Pisało w ogłoszeniu, że jest, że grube kable. Bo kupiłem to na Allegro, no ale to. No i tak samo pisało, że jest na alternator, nie? A tu wystają kable do po prostu regulatora napięcia. Więc nie wiem, jaki ma sens pisania tego, że jest do tego, jak tu jest co innego. Dobra. Więc co? Wycinam sobie to miejsce na te skrzynki. I będę musiał rozpiąć tą stacyjkę, bo nie przełożę jej przez otwór, a to muszę od zewnątrz po prostu przykręcić, bo tej klapki się później nie da otwierać, jak będzie od środka to zamocowane. Chyba tak. Jeszcze sobie teraz zmierzę, żeby gafy nie popełnić, ale tak, bo tutaj oto wystaje. No jak to tu będzie z tej strony, to wtedy to będzie dotykało blachy i nie będzie się można, nie będzie można tego zamknąć. Więc to dam po prostu do środka, a to od zewnątrz tak zrobię. Dobra, idę sobie wycinać ten otwór szlifierką i no i wstawiamy to. No i co? Przyciągnąłem sobie ten makaron tutaj.
kabelki. Tutaj będzie ta skrzyneczka. Jak widzicie, gdzieś przełożyłem sobie ten dekielek, bo przyłożyłbym, żeby widzieć, jak to pasuje, ale dobra, on tu gdzieś jest. Mniejsza o to. Czyli tak, tutaj zrobiłem sobie to. Założymy no, oczywiście bezpieczniki. Stacyjkę też sobie już podpiąłem. Pomalowałem sobie, napisałem sobie po prostu, kable podpisałem, bo przez tą dziurę nie mogłem tego przełożyć, a nie chciałem kabli odpinać od tej skrzynki bezpieczników. Po prostu dlatego, że tu jest dużo więcej kabli i dużo więcej by było trzeba podpisywać, a tu nie ma żadnych symboli, więc stacyjkę łatwiej jest odpiąć. Więc tak, podpięte mam to już. Tutaj te kabelki, wiadomo, do różnych kontrolek. To wszystko. No i dobra. Tu sobie go poprowadziłem pod tą skrzynką na akumulatory. Tam od spodu, tutaj idzie na dół, tu idę rozrusznika. No i co? Taka sytuacja. Tu mamy kabel od czujnika oleju. W 60 mamy z tej strony. Tutaj oczywiście jest też czujnik, ale od temperatury oleju i on jest z drugiej strony, tam gdzie filtr oleju, czyli tam. No ale to można by sobie podpiąć, jakby ktoś chciał ciśnienie oleju, po prostu tam w ten kruciec kupić sobie czujnik ciśnienia oleju i w to miejsce tutaj można wkręcić czujnik i zarazem zegar odciśnie oleju. Zobaczymy, może sobie podepnę, ale jak jest w sumie ten wskaźnik, to nie ma sensu. No, jakoś tam niepotrzebna jest ta kontrolka za bardzo do tego. No i co, puściłem sobie tam dalej, tam pod tym wentylatorem od chłodzenia jest taka mała luka, tam wpuściłem ten kabel, tutaj wyszedł tędy, ten uchwycik jest oryginalny tutaj w tym miejscu. Przekręciłem go tak i puściłem sobie go tutaj za filtrem oleju, bo już myślałem, że te kable będą za krótkie, ale udało się, że tutaj przechodzi i idzie tutaj pod spód i będzie się tu łączył w tym miejscu z lampami z przodu, także na centymetry tego kabla starczyło. Tutaj mamy kabel jeszcze od sygnału dźwiękowego. Gdzieś może tutaj go przykręcę koło tego filtra. Może w tym miejscu gdzieś tutaj się upcha. Z przodu, bo oryginalnie jest tutaj ten sygnał, ale ten kabel bym musiał wtedy inny po prostu puścić w tym miejscu i tyle. Ja bym chciał podpiąć sygnał dźwiękowy. No ale to czy jest sens? Wydaje mi się, że nie. Chociaż mógłbym sobie osobny kabel właśnie puścić tutaj do tego sygnału, a tam ten kabel po prostu zaizolować. Dobra. No i co? Jeszcze pod podłogą sobie tam puściłem kable z tamtej tutaj pod układem kierowniczym i tam idzie pod tymi wężami od hydrauliki. Przechodzi tu do tyłu, tu będzie jakaś puszka zrobiona na te kable. Tu się połączy i powinno grać. Dobra, podpinam. Zobaczę przynajmniej, czy światła są na tą chwilę. No bo jeszcze nie mam tych bezpieczników kupionych. No i nie wszystkie mam te kontrolki, nie? Jakieś tam te stare wykorzystam, które tutaj już wcześniej były. Chociaż trochę pogubiłem tego, bo już 2 lata minęło, jak to malowałem ten ciągnik. To wiecie, trochę się za gdzieś tam to zapomniałem, gdzie to położyłem po prostu. Gdzieś tam może wyrzuciłem przez przypadek. Wiecie, jak to jest. No. No i co po tym remoncie? Światło będą zrobione. No i z tego wszystkiego to tam już wiele nie zostało przy tym ciągniku takiego teoretycznego do zrobienia, no ale w praktyce oczywiście dalej dymi. Trochę oleju było z bagnetu,
Więc możliwe jest, że ta nowa głowica po prostu trzeba będzie szukać jakiejś żywany i zregenerować. I założyć wtedy oryginalną głowicę, żeby to grało. Bo... A oto mamy efekt końcowy. Światełka działają. Z przodu, z tyłu, długie, krótkie. To mamy podświetlenie. Kierunkowskazy są tak samo. Tylko nie mam przerywacza niestety, ale... No i co? Jeszcze mam tutaj taką lampę LED z tyłu. Ale nie jest podłączona, bo nie mam przełącznika. Muszę kupić przełącznik. Zrobię sobie tutaj na lampie u góry przełącznik. Będzie obwódka, będzie do kierunkowskazu, a tu będzie świeciło jak będzie potrzeba. Także tak. To by było na tyle w tym odcinku. Na razie wam i cześć.